Aniu, jesteśmy właśnie na Wielki Mokotowski, czyli gonitwa mokotowska, 40 dzień, a ty przed chwilą miałaś dwa swoje pokazy modowe. Powiedz, co to była za kolekcja, którą mieliśmy okazję przed chwilą podziwiać? To była kolekcja stworzona specjalnie na tą okazję, czyli na Wielką Mokotowską. Miałam dwa wyjścia, jedno w strojach koktajlowych. Głównie królowały tutaj garniturki, natomiast drugie wyjście to już były suknie wieczorowe, no i tutaj zaszalałam bardziej. Oczywiście nie mogę nie zapytać, ile modelek wzięło udział w każdym z tych pokazów oraz czym kierowała się przy wyborze poszczególnych modelek? Czy to jest twój stały team, czy za każdym razem w twoim pokazie, w tym czy w innym, różne są twarze? Zacznę od drugiej odpowiedzi. Słuchaj, ja ostatnio robiłam pokazy głównie na gwiazdach. Dwa albo trzy, jak sobie, że tak powiem, sięgnę pamięcią wstecz, to były głównie gwiazdy. Teraz postawiłam na modelki z uwagi na fakt, że miałam bardzo mało czasu na to, żeby się przygotować do tego pokazu. No i wzięłam takie zawodowe modelki, które znam, tak? Warto również wspomnieć, że dany pokaz już miał w zasadzie rok temu odbyć, ale z powodu właśnie pandemii, z tego co pamiętam, został odwołany. Tak, w ubiegłym sezonie, na zakończenie sezonu miał się odbyć mój pokaz. Niestety znów wybuchła pandemia, ponieważ to był październik i to zostało odwleczone troszkę w czasie. Najpierw myśleliśmy o wiośnie, no ale teraz już w końcu stanęło na Wielkiej Mokotowskiej. Oczywiście oprócz samego przygotowywania się do dzisiejszych pokazów, czy to osobiście miałeś czas, aby wziąć udział, aby postawić zakład na tą lub inną gonitwę, a konkretnie tutaj na wybranego konia? Nie, słuchaj, dzisiaj nie miałam czasu, bo miałam naprawdę bardzo dużo pracy. My żeśmy tutaj były od 8 rano, pierwszy pokaz mieliśmy o 13. Na przygotowanie 10 modelek to naprawdę nie jest dużo czasu. Natomiast udało mi się obstawić tutaj i być na Wielkiej Warszawskiej i świetnie się bawiłam. Naprawdę jest to świetna zabawa. Czy na Wielkiej Warszawskiej byłaś jako gość, a na Wielkiej Mokotowskiej dzisiaj jako gwiazda? Tak, dzisiaj miałam pokaz, natomiast na Wielkiej Warszawskiej mogłam się pobawić i postawić na konie i powiem Ci szczerze, że nawet wygrałam. A który to koń, który wygrał, pamiętasz? Nie pamiętam konia, jak się nazywał, ale pamiętam, że to był koń Pudzianowskiego. Powracając jeszcze do samej kolekcji, w tym sezonie powiedz, na jakie tkaniny postawiłaś, na jakie kolory i przede wszystkim jakie dodatki? Wiesz co, w tym sezonie postawiłam na takie neutralne kolory, takie też trochę związane tutaj z wyścigami, biały, czarny, troszkę błękitu wprowadziłam. Jest dużo takich pepitek zwanych szanelkami, w pierwszym wyjściu było. Natomiast drugie wieczorowe to już wiadomo eleganckie tkaniny, poniekąd koronki, satyny i cekiny. Czyli ta kolekcja była przede wszystkim, jak zrozumiałam, inspirowana właśnie gonitwą, wyścigami konnymi, bo tak po części jednak i te kapelusze tutaj i te marynareczki jednak były obecne. Tak, dokładnie. Inspirowałam się tutaj samymi wyścigami, a nazwa mojej kolekcji to z żurnala Służewca. I ostatnie pytanie, jakie masz plany zawodowe na najbliższy okres? Czy planujesz już kolejne kolekcje, kolejne pokazy, czy ewentualnie pracujesz nad kolejnymi nowymi projektami? Tak, słuchaj, teraz najgorszy tydzień przede mną, ponieważ przenoszę się z mojego stałego miejsca, tam gdzie byłam przez 6 lat, będę gdzie indziej, zaproszę Was na pewno. Natomiast w najbliższym czasie, najbliższy pokaz to 17 grudnia. Będziemy organizować zbiórkę między innymi przy tym pokazie na Wigilię dla warszawskich bezdomnych i ubogich.